Uczniowie drugiej klasy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju zdobyli pierwsze miejsce w konkursie Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość. Finał 9. edycji konkursu miał miejsce 25 maja w byłym kinie Krokus. Jurorzy przyznali także nagrody indywidualne. W tej kategorii zwyciężyła Natalia Gawlik. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą wykazać się umiejętnością rozwiązania problemu. W tegorocznej edycji wskazały go 3 zaangażowane w projekt firmy: Uzdrowisko Krynica Żegiestów, Stowarzyszenie Sursum Corda i Tel Beskid. Opiekunem zwycięskiej drużyny był nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości w krynickiej szkole Piotr Biernat. Idea konkursu zrodziła się 9 lat temu. Początkowo w realizacji projektu brały udział Wyższa Szkoła Biznesu NLU, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Stowarzyszenie Orion. Później dołączały kolejne podmioty. Kolejni ciekawi ludzie, tylko po to, żeby właśnie młodzieży w wieku lat, powiedzmy 16-18, która za chwilę będzie wybierała jakieś swoje losy, swoją drogę życiową, żeby tej młodzieży powiedzieć, że warto być aktywnym i nie myśl tylko, że będziesz pracował u kogoś w zawodzie, tylko pomyśl o tym, że pójdziesz swoją ścieżką, no i otworzysz jakąś działalność. Dziś konkurs promujący wśród młodych ludzi ideę przedsiębiorczości jest realizowany wspólnie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, Wyższą Szkołę Biznesu NLU, Stowarzyszenie Orion, Urząd Miasta Nowego Sącza i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Projekt Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodzieży w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz kształtowania przedsiębiorczego myślenia. Wielkie firmy rodziły się, i też sądecki, i też ogólnoświatowe, rodziły się przecież w garażach, w domach dzisiaj miliarderów, wielkich, dzisiaj tych, którzy są dyktatorami, powiedzmy, trendów w różnych dziedzinach, ale czy oni by zbudowali swój sukces, gdyby nie znaleźli kolejnych wyrazicieli ich idei, ich woli i kreatywności. Do tej pory w 9 edycjach konkursu wzięło udział około 4400 uczestników.